Witam Was z Wagi na moim kanale Kasia Tarot. I to będzie czytanie. Chciałabym przeczytać dla wag, dla które są same. I dla wag, które przechodzą albo przechodziły jakieś sytuacje ze złamanym sercem. Dla wag, które czują się samotne dzisiaj. Dla wag, które czują się porzucone. I dla wag, które uważają, że nikt je nie kocha, albo się nimi nie interesuje i czują się bardzo samotne dzisiaj. Także to jest czytanie dla Was, bo chciałabym wiedzieć, że Wy nie jesteście same i nie chciałabym, żebyście się tak czuły. Ja czasami się tak czuję i wiem, że jest niefajnie i wtedy najbardziej potrzebujemy kogoś, z kim mogłybyśmy porozmawiać i poczuć się, że komuś zależy nam na nas. Także to czytanie będzie dla takich wag i chciałabym zobaczyć ogólnie, co nam karty powiedzą. Nie chcę nikogo zaniedbywać, ale czasami po prostu nie mam czasu i chciałabym dla wszystkich czytać, ale czas mi na to nie pozwala. Praca, dom, no i moje sprawy ogólne, także nawet nie mam czasu, żeby Wam poczytać. A chętnie bym posiedziała z kartami i czytała dla wszystkich, ale niestety nie mam na to zbytnio czasu. Słuchajcie, kochane, więc wagi, które są same albo czują się same nawet w związku, czują się smutno dzisiaj, to będzie wiadomość dla Was. Nie wiem, co jest w kartach, nie wiem, co karty mi powiedzą, ale chcę ogólnie zobaczyć dla wagi najbliższą przyszłość. Mamy rycerza buła. Mamy rydwan. I mamy koło fortuny. Raz pod wozem, raz na wozie, tu jest ktoś. Zobaczymy tego rycerzyka, co on chciał, co on zrobił, co on zrobi. Ale tu jest ktoś może bardzo zmienny w Waszym życiu. Ktoś, kto z jednej strony Wam pokazuje, że mu zależy, wpada, a potem wypada. I Wy tak naprawdę nie wiecie, na czym stoicie, bo tutaj jest dużo, dużo takiej karty ruchu. No jest ten cesarz. Może ten cesarz zachowuje się bardzo zimno w stosunku do Was. Tu jest ktoś, może to jest druga osoba, kochane. Słuchajcie, dwie karty mi chciały wypaść, więc będę trzymała tutaj dwie karty. Mamy asa denarów i mamy page'a pucharów. Wagi, no nie ściemniam. To jest dla Was. To jest dla Was wagi. To jest dla Was wagi, które są samotne. Patrzcie, jakie karty. Które się czują dzisiaj źle. Widzicie, jak tasuje? Te karty same wyszły. I już Wam opowiadam. Wagi, skupmy się na tym rycerzyku buła, bo mnie męczy ten rycerzyk buław. Kto to jest? Kto to jest ten rycerzyk buław? Rycerzyk buław nie dorasta Wam do pięt. To jest taka osoba, która po prostu nie dorasta Wam do pięt ogólnie. Ale fajna jest. Fajnie, miło spędzać czas z tą osobą. To jest wesoła osoba. To jest osoba, która po prostu jest, wpada, wypada, rozweseli i pójdzie. Słuchajcie, to jest ktoś, nad kim Wy się może zastanawiacie. Czy warto, czy nie warto, na czym Wy stoicie, Wy nie wiecie, gdzie Wy z czym do ludzi, na czym Wy w ogóle stoicie, jeżeli chodzi o rycerzyka. Także jest tu jakiś rycerzyk, ale mi się wydaje, że on przynosi Wam bardziej zamęt, jeżeli chodzi o Wasze życie, albo przynosił Wam zamęt w Waszym życiu. Także to może być niedaleka przeszłość. No i coś tutaj się rozwaliło. Były ambicje na to, żeby iść do przodu. Może z tym związkiem, może z tą osobą. Ale tutaj te marzenia się rozwaliły. I chyba marzenia o współpracy z kimś, działanie wspólne, pójście do przodu z kimś się tutaj rozwaliły. Dlaczego mamy koło fortuny? Co to są za zmiany? Słuchajcie, usłyszycie jeszcze od tego rycerzyka albo usłyszycie, że coś się zakończyło, bo mamy śmierć. Także może ta znajomość się zakończyła albo ktoś tu usłyszy wiadomość, że ta osoba chce zakończyć, kończymy związek. Słuchajcie, pamiętajcie, to jest czytanie ogólne.
I sytuacje, ja daję Wam przykłady sytuacji, które mogą nastąpić w Waszym życiu. Także słuchajcie, albo zmiany takie, że tu się zakończy kontakt z tym rycerzykiem, z którym Wyście chciały planować coś, ale tutaj nie wychodzi, tu jest ten balans, Wy nie wiecie, na czym stoicie z tym człowiekiem. Teraz tak, tu są zmiany. I albo to się zakończy, albo ktoś tu bardzo szybko chce pędzić Wam powiedzieć, że słuchajcie, kończymy tę relację, kończymy ten związek, kończymy tę znajomość. Albo to Wy będziecie komuś mówić, albo ktoś Wam to będzie mówił. I ponieważ tutaj nie ma jakichś stałych fundamentów, tu jest ta wieża, wieża przychodzi, rozwala, a tutaj były pomysły, tu były nadzieje na przyszłość, tutaj były ambicje, żeby razem działać. Natomiast jest księżyc i jest wieża, to jest wszystko takie budowane na piasku. Dobrze, ale mamy cesarza. I ja mam takie wrażenie, że cesarz jest jakąś inną osobą, kimś innym. Cesarz jest poważniejszy. Albo ten rycerzyk dorośnie, bo on tutaj jest bardzo dziecinny, on tu się zachowuje bardzo dziecinnie. Albo on dorośnie i będzie dla was cesarzem, albo to jest inna osoba, z którą zaczniecie coś na nowo. Tu będzie jak gdyby nowy start, jakby zaryzykujecie. Myślicie o tej osobie. To są wasze myśli. Mi się wydaje, że wy wagi myślicie o dwóch osobach. Dobra, zobaczmy tego cesarza. To jest jakaś niezależna osoba, która ma pieniądze, która potrafi zostawić coś, co dalej nie służy. I ogólnie ten cesarz jest osobą taką jak gdyby zmęczoną życiem. Może trochę jest zblokowaną osobą. To jest osoba, która jest niezależna finansowo, która osoba na ten moment teraz potrafi zostawić sytuację, która im nie służy. To jest odważna osoba, to jest cesarz. Ale ten cesarz jest trochę zablokowany, trochę zmęczony, on jest trochę po przejściach i jeżeli coś mu nie będzie pasowało, to on zostawi sytuację. To on odejdzie, jeżeli nie będziecie chciały tej osoby. Natomiast mamy 6 denarów. 6 denarów to jest karta pomocy, to jest karta wsparcia, to jest karta, która mówi o tym, że to wy albo wybierzecie, albo dajecie komuś pomoc, komuś wsparcie. Ktoś tu potrzebuje pomocy. Jeżeli to jesteście wy wagi, to wy jesteście za bardzo dumne, żeby wziąć czyjąś pomoc. Słuchajcie. Wy możecie być zbulwersowane. Nie wiem, o kogo chodzi, ale to może być pomoc od osoby, od której naprawdę nie chcecie otrzymywać osoby. I słuchajcie, tu idą do was pieniądze. Tu idzie do was pomoc finansowa, która pozwoli wam zbalansować wasze życie. I teraz tak, słuchajcie, ja wam powiem, mam dwie karty, które mówią o tym, że tu idzie coś do was. Ktoś tu wam chce coś dać, ktoś tu chce wam coś zaoferować. Bo ja mam tutaj również asa denarów. I tu jest ktoś, kto chce Wam zaoferować coś konkretnego. Coś praktycznego, coś konkretnego, coś, co możecie wziąć i wsadzić do kieszeni. I ja mi się wydaje, że to jest nawet materialna pomoc. Ale jest to również pomoc, która jest dana z dobrego serca Wam. To jest ktoś, mamy Page'a Pucharów, to jest ktoś, kto romantycznie o Was myśli. To jest ktoś, kto będzie chciał budować z wami dom i związek. To jest ktoś, może z kimś będziecie mogły popłynąć na spokojniejsze wody i to jest ktoś, kto was manifestuje. To jest ktoś, kto was chce. Tu idzie do was pomoc. Nie wiem, dlaczego tu jest pięć mieczy, bo ta karta pięciu mieczy to jest taka karta pustej wygranej. Nie wiem, czy ktoś wam źle życzył, a wy i tak staniecie na nogi. Jeżeli tu jest pomoc, tu są pieniądze, idą w waszym kierunku. Materialne sprawy. Mamy głupca. To jest nowy start, to jest podjęcie ryzyka, zaryzykowanie, pójście naprzód gdzieś w nowym kierunku, zaczynanie od nowa. Cesarzem. Słuchajcie, wagi. Nie wiem, czy wy jesteście same, czy nie jesteście same, czy macie kogoś na oku, czy nie macie nikogo na oku. Tu jest nowa osoba. Tu jest nowa osoba, która chce was wesprzeć po tym, jak miałyście wbite miecze w plecach. Tu jest osoba, której ja wam powiem i wy będziecie wiedzieć, kto jest tym cesarzem. Poznacie tę osobę. Ta osoba jest niezależna finansowo.
I nie wiem, czy przypadkiem wy nie odpychałyście tej osoby wcześniej, ale ta osoba może być starsza, to może być ktoś, ja uważam, że to jest ktoś nawet z kasą. Ta osoba chce być dla was w życiu i ta osoba będzie dla was wsparciem, zwłaszcza w czasie, kiedy wy tutaj macie 10 mieczy w plecach. Ta osoba zdaje sobie z tego sprawę i ja uważam wam, że wy powinniście pomyśleć o tym, żeby zaryzykować i dać szansę temu cesarzowi, bo tu jest ktoś, na kogo może wy nie zwracacie uwagi. Albo nie jesteście za bardzo zainteresowane. Tu jest ktoś, kto was manifestuje, kto ma bardzo dobre intencje, jeżeli o was chodzi. To jest może nawet osoba, którą znacie już dłuższy czas. Ale nie dajecie szansy tej osobie jako kogoś. I ta osoba jest tutaj, żeby was wesprzeć. I ta osoba się was trzyma. Słuchajcie, no mamy dwa puchary na samym końcu. Ja mam nową miłość dla was, Wagi. Słuchajcie, Wagi, ja postanowiłam, jak przed czytaniem, przed zaczynaniem tego czytania, ja sobie w głowie postanowiłam, że to będzie czytanie dla samotnych ludzi. Dla wag, które nikogo nie mają. I karty wyszły tak, jak wyszły. I ja nie mogę mieć bardziej przejrzystej tutaj przejrzystego czytania i bardziej przejrzystej wiadomości dla was, kochane. Słuchajcie, tu jest ktoś, to jest, mamy tu Jokera. Mamy tutaj kogoś, kto po prostu jest niepoważny i mamy tutaj cesarza. Cesarz jest tu po to, żeby wam pomóc, żeby być dla was wsparciem w jakimś tam zakresie. Tu ten cesarz chce dać wam serce, ten cesarz chce was nawet materialnie wesprzeć. Ta osoba jest nawet bardzo zazdrosna o was. Wy, mi się wydaje, że znacie tą osobę już długi czas, ale nie zwracacie na nią uwagi. Ta osoba wie, przez co wy przechodzicie. Ta osoba chce wam pomóc. Ja to powtarzam, zobaczcie, mam 6 denarów, 6 denarów. 4 denary, bardzo materialne. Także materialnie tutaj też jest pomoc. I na samym końcu, kochane, co się wydarzy? Mamy nową miłość, tu się narodzi nowa miłość, tu będzie prawdziwa miłość między dwojgiem was, Wagi. I nie interesuje mnie to, czy wy jesteście same, czy nie jesteście same, czy możecie mi mówić, że tutaj nikogo nie ma wkoło was i tak dalej. Jest ktoś, jest ten cesarz, a jak nie, to będzie wkrótce. I to jest osoba, którą znacie. To nie jest ktoś nowy, ktoś, kogo poznałyście, nie wiem, na internecie i tak dalej. To jest osoba, którą już dłużej znacie. I wy będziecie mieć uczucia do tej osoby. Tutaj się narodzą nowe uczucia. I wy będziecie czuły się zauważone i docenione. To jest osoba, która chce was wielbić. Tak wam powiem. Tu może była osoba wcześniej, tu może był ten rycerzyk, który wam złamał serce i z którym byście się rozstały. Ta osoba może was jeszcze werbalnie atakować, ta osoba może się z wami komunikować. Ale tu jest taki kontakt raz na wozie, raz pod wozem i trzeba tu zakończyć. Tu będzie duża zmiana, może duża zmiana w was. Jest dla was cesarz, także samotne wagi, nie interesuje mnie, jak bardzo jesteście samotne, ale tu jest ktoś, komu wy powinniście dać szansę. Bo ta osoba może być dużo starsza od was, ale ta osoba jest w miarę konkretna. Tu może nie będzie, na samym początku nie będzie tych motylków w żołądku, ale one się pojawią. To jeszcze się pojawią z waszej strony. Wy poczujecie tą miłość jeszcze raz do kogoś. Ta miłość tutaj do was przyjdzie. Nie dość, że mamy królową pucharów, asa pucharów i 6 buław, to ja tutaj po prostu widzę taką miłość, gdzie tu jest wspólne dawanie i branie, gdzie tu jest wsparcie, gdzie tutaj ktoś wam naprawdę coś chce wam dać. Także wagi, nie interesuje mnie, możecie mówić, że jesteście samotne i tak dalej, albo czujecie się samotne, albo jesteście nawet w związku, gdzie wy się czujecie niedocenione. Jeżeli tak, to będziecie się czuć docenione. Ja chcę zobaczyć, jaka jest porada dla wagi. Jaka jest porada dla wagi? Dla tych samotnych, biednych moich wag, które może się dzisiaj smucą, może czują się bardzo dołowane. Jaka jest porada dla wagi? Jaka jest porada dla naszych wag? Mamy asa buław. Mamy Page'a Pentakli, tu coś się zaczyna. Tu się coś będzie zaczynało. Wagi. To złamane serce się wyleczy, bo tu będzie ktoś. Kto was wyleczy z tego złamanego serca? Wagi.
Dobra, wyciągamy jeszcze raz, bo mi karty wypadają. Porada dla wagi. Jaka jest porada dla samotnych wag, które czują się smutne? Słuchajcie, koło fortuny. Raz na wozie, raz pod wozem. Płyniemy do przodu. No, mamy stabilnego króla, który jest w was spatrzony, bo widzi w was cesarzowe. Tu jest ktoś, tu się coś zmieni, tu idą zmiany, na które nie macie wpływu i ktoś tutaj się pojawi. Tu jest ten król i on jest w was spatrzony. On tu przyjdzie do was z ofertą. Tu zdecydowanie ktoś idzie do was. Patrzcie. Trzeci raz chyba, który raz już mi karta? Trzeci raz wyszła ta karta. Jest pomost, idzie do naszej cesarzowej wagi. Tu jest ktoś, kto bardzo chce się wami zaopiekować, kto bardzo chce wam dać i to materialne rzeczy. Może to się zacznie od materii, bo ja nie widzę tu za bardzo uczuć. Ale materialnie tutaj ktoś ma kasę i nie mówię, żeby być materialistkami, ale wy będziecie tutaj się czuły bezpiecznie. Tu idzie w waszym kierunku bezpieczeństwo i wsparcie. Od kogoś, kto będzie dobrze ustawiony materialnie. Tak rozpoznacie tę osobę. I to jest osoba, którą już znacie dłuższy czas, albo widzi znajomy, ktoś w tym stylu, znajoma, znajomy i tak dalej. Także wagi, tu ktoś idzie w waszym kierunku. I wy poczujecie się stabilnie. I to było dla samotnych wag. Ja już więcej nie mam nic do dodania. Taka wiadomość dla was. Ja was pozdrawiam, wagi. Taką wiadomość dzisiaj czułam, że muszę takie nagranie zrobić, mimo tego, że jestem już zmęczona i chciałam iść się położyć i się, jestem po ciężkim dniu dzisiaj. Mam takie poczucie, że nie chcę zostawiać wag, które może cierpią teraz, może czują się bardzo źle. Taką wiadomość mam dla was. Ktoś to musiał usłyszeć, także wagi, pozdrawiam was serdecznie. Mam nadzieję, że to będzie rezonowało niedługo z wami. I jeżeli to rezonuje z wami, proszę napiszcie mi w komentarzach. Pozdrawiam was kochane serdecznie i życzę wam wspaniałego tygodnia w pracy. Do piątku. Buziaki, pa, pa.